Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam nasze piękne panie, brawa. I oczywiście naszych dostojnych panów, również brawa. Drodzy Państwo, chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na fenomenalny, genialny i niezwykły pokaz Revue Mody. Otóż bowiem korzystając z naszego wehikułu czasu, chciałbym, abyśmy wszyscy się przenieśli w czasie do przeszłości i zobaczyli, jak wyglądały prapoczątki biblioteki, jej kultury, obyczaju, tradycji i nie tylko. Drodzy Państwo, już za chwileczkę zobaczymy, jak na przełomie wieków działała kultura biblioteki, bibliotekarka i tradycja i specyficzny savoir vivre. W tę podróż zapraszam wszystkich. Drodzy Państwo, zacznijmy od roku 1948. No i oczywiście nieodłączne bambuszki. Czyli siermiężnie, ludowo i socjalistycznie. Albowiem bibliotekarka wraz z robotnikiem i chłopem dąży do budowy socjalistycznej ojczyzny. Jak widać, wspólnego dobra miast i wsi jest pionierem na froncie czytelnictwa, a w szczególności dzieł opisujących ciężką pracę, budowę i rozbudowę, nadbudowę i przebudowę. Książki zalegają w szarym papierze i są to dzieła twórców dobrobytu. Takie jak. Zapraszam aniołeczki i spółeczki. Czytaliśmy wtedy trendowatą Helenę Niszkówny, jak również opowieść o prawdziwym człowieku Borysa Podoloja oraz dzieła zebrane Lenina. Tak to było, drodzy Państwo, wtedy. Dziękujemy bardzo. I przenosimy się w czasie o ciupinkę dalej. Szanowni Państwo, tę osobę zna prawie każdy z nas. Proszę zobaczyć. Moda biblioteczna w latach 1968-1988. To dla wielu z nas wspomnienie dzieciństwa i młodości. W jaskiniach pełnych szaro potulonych książek rządziła ona. Nadal w nieodłącznych bambuszkach, proszę pokazać. I okularach pozwalających na penetrację najdalszych zakątków galaktyki. Jednakże powoli pojawiają się sygnały rewolucyjnych zmian. Kitelek zastąpiono gustownymi zarękawkami oraz falbowaną spódnicą. Proszę zobaczyć, jak pięknie faluje. Do stroju należy także kilka atrybutów takich jak nieodłączna szklaneczka z gorącą herbatką, futrzana czapeczka oraz przeschnięta paprotka odurzona dymem z papierosów. Tak jest. Paprotka i szklanka zabierane były dosłownie wszędzie, podobno nawet na plaży i w góry. Jednak, drodzy Państwo, to co ważne, na półkach pojawia się w tym czasie szereg doskonałych książek. Takich jak Zapraszam aniołeczki i spółeczki. Czytaliśmy rok 1984 George'a Orwella.
tango Sławomira Broszka, jak również opowiadania Stanisława Lema. I ani paprotka, ani szklanka herbaty nie przeszkadzały w gigantycznym rozwoju czytelnictwa. Drodzy Państwo, teraz lata 1988-2008. To lata zmian w bibliotekach, a także w modzie bibliotecznej. Znika szary papier, biblioteka staje się piękna i kolorowa jak tęcza na niebie. Kolorowa staje się też bibliotekarka, proszę zobaczyć. Odmłodniała, zrzuciła krępujący worek nazwany bibliotecznym mundurkiem. Paputki odeszły w cień wysłużone i niepotrzebne. Zapatrzona w ekran domowy, bibliotekarka chłonie świat i trendy mody. Odmłodzona kadra staje na wysokości zadania. Skracając spódniczki, proszę zobaczyć, i stając na najwyższym szczeblu bibliotecznej drabinki. I to z tej wysokości ogłasza swój manifest. I choć czytelnictwo przeżywa trudne chwile, pojawia się niezdrowa konkurencja w postaci obrzydliwych komputerów i telewizji satelitarnej. My, drodzy Państwo, jednak nadal czytamy taką literaturę jak zapraszam aniołeczki i spółeczki. Czytamy Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego, Lesia Joanny Chmielewskiej oraz słynnego Harry'ego Pottera Joanne Patton Rowling. Drodzy Państwo, koniec z herbatką, niech żyje jogurt! Koniec również z paprotką. A dla klienteli zalegającej z oddawaniem książek przygotowane są i wydrukowane karty, kto wie jakie? Upomnień. Tak jest. I w ten oto sposób, drodzy Państwo, przenosimy się do współczesności. Do dnia dzisiejszego. Proszę bardzo. Tak, to jest buty na wysokim obcasie. Koreczki pięknie dopasowane, niezdrowe dla organizmu, ale cóż, taka moda. Drodzy Państwo, biblioteka nie jest już tym samym, co kiedyś. Szum komputerów, krzyki dzieci, multimedialne katalogi, najnowsze zdobycze techniki. Bibliotekarka, choć jak dawniej wzrok osłabiony ma przez czytanie, pozbyła się okularów na rzecz szkieł kontaktowych. Ze wszech miar nowoczesna, przypominająca bardziej prezesa korporacji niż cichą myszkę za biurka. U niej, drodzy Państwo, enter to znaczy dzień dobry. Escape to znaczy do widzenia, a spacja to po prostu przepraszam. No i cóż z tego, że książki czyta się dzisiaj na czytnikach, wypożycza w sieci, odsłuchuje na płytach. Drodzy Państwo, nie ma to jak prawdziwa książka. Aniołeczki i spółeczki, zapraszam. Dzisiaj czytamy Dom nad rozlewiskiem Małgorzaty Kalicińskiej. Również Homo Bimbrowników z Andrzeja Filipiuka. I Houston, mamy problem Katarzyny Grochol. To nasza literatura współczesna. Dziękujemy bardzo. Biblioteka, drodzy Państwo, znów jest młoda, modna i to niezależnie od wieku. Dlatego właśnie w imieniu wszystkich pracowników i swoim własnym zachęcam do tego, byście Państwo korzystali z naszych usług bibliotecznych, byście przychodzili do nas, do placówki w Dopiewie, do filii, byście sięgali po dobrą książkę, korzystali z naszej pomocy, byście byli z nami na co dzień. Serdecznie zapraszamy.